Dzień dobry, siebanko. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z pracy. Siemano. Pogoda pochmurna, ale mamy Supermana. Mamy Marcina Mańka, od niedawno PZ-a, bo jeden z widzów napisał, że wygląda jak PZ, więc co ty na tą ksywkę? Ja tak sądzę, że podobieństwo może delikatne jest, tylko troszeczkę artystycznie brakuje, ale to jest do nadrobienia. Wszystko przed tobą, młody jesteś. Za mało wierzymy w ciebie. Tak, może będzie jakaś trzecia edycja Sixteen Challenge, to może coś wiedzie. No, nie? Może odpowiedź coś wiedzie. Dla juniora zaległa. O, no jasne. O, 16 piw walniesz i 16 ciulniesz. Nie, to po 16 to ja nie małych. Ciulnę. 16 małych, no to 8 dużych. To jest, no, normalnie. Ale małe mają 0,33, nie? To no, no, 8 o, takich 0,6. No, nie wnikajmy, to 8 mega nie dużych. Wnikajmy, nie? O, to już starczy obliczeń na dziś. Im więcej, tym lepiej. Dobra, słuchajcie, drodzy widzowie, no. Pogodę mamy fajną, ale zapiernicz wciąż trwa, robimy dalej do 17, ale jakoś dajemy radę, nie? Jak się czujesz ogólnie? Spadnij już za tobą po weekendzie. Szczerze, troszeczkę dzisiaj ponarzekam jak Polak, bo każdy nie lubi poniedziałków, nie? A ja nie lubię wtorków. Poniedziałek zawsze mi jakoś szybko wróci, a wtorek to jest tragedia. No, tak mi się dzisiaj dłużyło, że masakra. W poniedziałek jeszcze na bani jest, to wszystko idzie tak, nie? Ja osobiście nie lubię niedzieli strasznie, bo nie wiem, taka jakaś ona dziwna się wydaje, wiesz, że już skończył się ten weekend, że nowy tydzień. Nie wiem czemu, ale zawsze niedziela taka pod koniec, wieczorem jest taka jakaś... Ta lipa przygnębiająca, nie wiem. Jest, coś, jest, coś jest, taka niedziela... Dziwny no. Dzień dla mnie. Najgorszy dla mnie jest niedziela, nie poniedziałek, tylko niedziela. Śmierdziela, ale słuchajcie, no, zaczynamy kolejny odcinek, mamy wtorek, fajnie się pracuje, jesteśmy przed weekendem. I tutaj jedni z naszych widzów tam wypisują, pytają, Adrian, Kamil, jak długo wy jeszcze będziecie robić na tej papryce? Więc może Adrian, odpowiedz. No jak długo, kurde? Dopóki nie zbijecie 100 tysięcy subów. Także wbijajcie. Zapraszamy na odcinek. Yo! Słuchaj, O'Hara, temat jest taki. Ja słyszałem troszeczkę o tym Top and Ryan, który dużo mówi, ludzie pracują. Widziałem, że nagraliście nawet odcinek, tam chyba z juniorem był, nie? Teraz ty mi powiedz i wytłumacz, kurde, na czym to polega, bo szczerze, ja tyle pracuję na tych szklarniach troszeczkę i nie mam pojęcia, jak się to robi, nigdy tego ja nie się robiłem. Teraz się zastanawiam, bo ty taki wygryzacz jesteś, kurde, już tu w niektórych robotach wygryzłeś, teraz jeszcze na topowaniu wygryźć? A tak, no, no wiesz, nie, no, trzeba sobie radzić. Tobie to pokażę, kurde, wiadomo, dzisiaj mamy taki tu trochę burz, bo dużo papryki ścinamy, no, więc grube, jest, tak, są grube, jest ich bardzo dużo. Zobacz, to jest plant. Ta gruba łodyga, która idzie wokół sznurka, no, a no. To małe, to co odstaje, to są topy. Nie te topy, co jarasz, tylko to jest top, który się urywa, nie? I wiesz, i słuchaj to, mordeczko. Są dwa, wychodzą i urywasz ten najdłuższy. Czyli to, widzisz, są dwa i ty urywasz ten dłuższy. Aha. I kręcimy w stronę zegarka. Wiesz jak? No, wiem. I jedziemy tak. Pyk. I to jest aha. Wszystko. Patrz, teraz ci następny pokażę tu. A zaraz ty pojedziesz. A w przyszłym roku może ty będziesz kręcił. Nie, wiesz co, powiem ci, że chyba wolę zrywać. Wolę zrywać? Spróbuj, teraz spróbujemy jak ty tu podjeść trochę. No. Coś machina nie chce jechać. Podjedź i teraz se tu dziabi, no. Dobra, ale to trzeba, muszę te topy pourywać. Tak, nie? To jest top, no. To, brawo. Tak, to. Tak. I chyba wsio, o, czy kurde, nie? No wsio. Takiego ucznia to jeszcze nie miałem, od razu wiedział, co to top normalnie. Wiedz, nas oglądasz, pewnie, kurde, nieraz ciszę ja ten jestem odcinek. Ja byłem stały widz, to... Byłeś, to... już nie jest! Teraz to, wiesz, jak występuję, to nie muszę oglądać. O, w sumie racja. Chociażkolwiek mógłbyś reklamę zobaczyć, kurde. A reklamę? Jak najbardziej.
No i jedziemy dalej, podjedź dalej i pokaż, jak ty to robisz. O Jezus Maria, to nie jest... O, tak... teraz co tu się dzieje? Mejem, nie? O kurde, trochę ich dużo. I to jest, dobra, no to jest tak, do wywalenia. Tak. I to jest wyższa szkoła jazdy, moi drodzy. To jest wyższa szkoła jazdy. To jest do wywalenia. Zakręć. Ten jest dobry. No i delikatnie, delikatnie. I dobra, wystarczy tak. A, i gitara. No i gitara, i jedziesz dalej. Dobra. One trochę ej, ale... takie pousychane są. Sumie... Ty jak jest malutko, to nawet nie musisz kręcić, aha, nie? To wtedy zostawić. Tylko obtopujesz sobie. A tak jak są na przykład jest obkręcone, a nie jest obtopowane, to po prostu obtopować? Wiesz, i... tak, bo te topy one potem rosną, rosną i rosną. One będą rosły tak długo jak plant. I dlatego aha, na dole one potem wiszą i ta papryka, dlatego one tak potem nierówno rosną. Jak ktoś nie obtopuje, to potem widać jak te planty idą. Na przykład widzisz, tu masz wywalone, a tu już masz niziutkie. Bo widocznie tu aha, już nie i to były... wszystko przez te topowanie, tak? Tak, tak. No a ty mi powiedz, co ty tak chcesz przed urlopem, kurde, bo słyszałem, do sumie słuchaj, że jedziesz na urlop, ty chcesz przed urlopem jeszcze się topowania nauczyć? No słuchaj, ja się wszystkiego chcę w życiu nauczyć, nie? Ja pierdolę, ja ci powiem, czasami mnie zaskakujesz, kurde. Nie no, słuchaj, urlopik się zbliża pełną parą. Cieszę się, co? Człowiek zadowolony. Co będziesz robił w Polsce? Pewnie wwalił do basa. Nie, pierwszy tydzień to, wiesz co, pierwszy tydzień to będzie takich spraw, kurde, wiesz, do pozałatwiania. No. Potem mam w weekend weselicho. O kurde, także, to morda będzie schlana. Także wiesz, po weselu będzie odpoczynek, a potem zależy od pogody, może nad Polskę, może się wybiorę czy coś, nie, zobaczymy. O kurde, masz niezłe plany, ci powiem. A hajsu masz odłożone? No nie, kurde, pracuję na papryce euro jest, nie? Nie no, a paprykę bierzesz do Polski? Ja bym musiał tirem przyjechać. Słuchaj, zdarzają się, co biorą kartonami, wiesz, jakimiś dupnymi bagażniki, a wiesz. Zdarza się, kurde. Zdarza. Nie zobacz, jakbyś tam u ciebie stanął z małym stolikiem, kurwa, papryka po 5 zł, myślisz, że nie miałbyś kolejki? Ale śmiejesz się, kurde, tu swego czasu papryka... Przepraszam. Ja sobie wypraszam, ja wożę karton dla mamy zawsze. No, no karton, chodzi mi o duży bagażnik, wiesz, no. Tak zawalone całe auto, albo na przykład nie hejtuj tu ludzi. Nie, ja nie hejtuję. Patrz, ale... chyba coś tu się stało bardzo niedobrego. Aleś odjebał. Złamałeś. No. I teraz... I teraz patrz, tu jest teraz, złamane. O, teraz właśnie, co się dzieje w takim złamane? Przypadku? Co się dzieje w takim przypadku? No. My nie mówimy nic, my jesteśmy cicho. I teraz patrz, zrzucasz to i bierzesz tego topa. Aha! O, wiesz, że jest. I on se pójdzie, on se pójdzie. No i gitara, nikt nic nie widział, nikt nie widział. Gorzej jak szef będzie oglądał. Nie no, ja wiem, jak to byś tu był, to od razu byś poszedł podjebać, ale tak, wiesz. Tak szczerze mówiąc, to ci powiem, że to wcale nie jest taka łatwa praca, nie? To by się wydaje, kurde, kurde, przecież to jest prosta. Ja to robiłem kilka lat i ci powiem, że już po kilku latach to jeździłem zamkniętymi oczami, nie? Ale to, początki pewnie były trudne, co? Czy nie? Znaczy początek jest zawsze trudny, nie? Ja przyszedłem ogólnie, jak planty były bardzo malutkie, były jeszcze w doniczkach, tam to nie widzisz tych topów, bo on jest kurwa jeden wielki krzak. To było najgorsze właśnie, jak się stetykowało. A oglądałem odcinek. Ale mieliśmy kiedyś, byłem na innej szklarni, to mieliśmy taką babę, człowieku, ona starsza, to już praktycznie chodzące muzeum, nie wiem skąd tam tą robotę jej dali. I ona taka, kurde, lizus taki do holendrów, wiesz, do wszystkich holendrów się podlizywała. No. Ale chuja robiła, nie? No i przyszło topowanie właśnie takich tych małych plantów. I ona zawsze chciała pokazać, że ona niby najlepsza. Oczywiście nic nie rozumiała, nic miała piwo codziennie tym pracodawcom przynosiła, kurde, do roboty. Piwo? Jebnięta, wszyscy ją wyzywali, nie? I była taka akcja, że przyotopowanie. Wszyscy siedliśmy, a ona dzida i wyprzedza nas, człowieku, nie? Jedzie i tak. Co tak? My wszyscy patrzymy, no o co chodzi, nie? Ona jedzie, zawraca, hopie, ona wjeżdża z krajki i jeszcze do nas mówi: kurwa, tak to się robi, zobacz jak ja szybko idę. I jedzie, jedzie. Za chwilę przed pracodawca patrzy, wszystkie te głowy ujebane. O kurde. Ona myślała, że to całe ma ten jebę. Co ty gadasz? Cała rajka do wyjebania, wszystkie planty, kurde. Całe główki posięgała. No są takie elementy, są takie elementy, no ale co? Co zrobisz, kurde? Czy co, odratowali tą rajkę? Nie no, musieli planty powymieniać, na szczęście na każdej szklarni kupują zawsze zapas plantów, w razie czego jakby zachorowały, albo właśnie dlatego, że taka na przykład osoba się zdarzy, a wtedy od razu idzie to powymieniać, więc wiesz. A to nie? Były jakieś niskie planty, czy...? Tak, one były malutkie, to były dopiero sadzonki. Aha, wiesz, to jest o tyle dobrze. I jak nie? Jest, tak, ale jak jest sadzonka, to nie widzisz tych odrostów tak jak tu, bo nie masz tych nóg. Sadzonkę masz, to masz jeden taki patyk tylko. O. I nie wiesz co urwać. A wiesz, my mówisz, że to, ten mały topek musi być do wywalenia.
a ona całe te końcówki, kurde. No tempo miała zajebiste, ale nic z tego nie wyszło niestety. Ale gorzej z wynikami. Gorzej z wynikami, no to jest fakt. No roboty to akurat tak nie ma dużo, widzisz to sobie. No właśnie tak ogólnie są takie... Mało jest roboty, ale to wyskoczy, bo będzie ten, dużo teraz tniemy, to no na pewno tego wyjebie. No jak pościnamy to z dołu, to wtedy pójdzie, tak, nie, wtedy plant idzie w górę, normalnie człowieku. A co, z Polski coś przywieziesz tutaj? Jakieś browarki, szyneczka, nie, pastecik? Nie, raczej nie. Wiecie co, kiedyś woziłem sobie, słuchaj, no, ale teraz tak... Nie opłaca się, nie? Nie, nawet nie opłaca się i mi się nie chce po prostu przywozić tego wody. Ale na chuj to ta szczyt, jak tu masz no, sklep i widzisz, tu i też jest to samo jedzenie, kupujesz, nie? No, no ewentualnie takie rzeczy, co faktycznie tu mogę ciężko dostać czy coś, no to sobie coś tam przywiozę. No, ale denaturat, nie? Większość to kupuje tutaj, nie? No. Dobra mordo, to co? Będziemy powoli zawijać. Chyba ci starczy tej nauki na pakowaniu. Powiem ci szczerze, bo... nie podała mi się ta robota. A, dziękuję, pierdzielę tak. Lepiej ciąć, nie? Lepiej ciąć, nie? Dobra, to lecimy mordeczku. Lecimy na dół. Lecimy. Wolę uważaj, zrywać. Trzymaj się, bo to będzie, wiesz, jak bungee jump. Yeah. Tak mordeczki, teraz specjalnie dla was wpływa raport paprykowy. Oczywiście dużo zmian nie mamy, bo papryki mamy mniej więcej cały czas tak samo. Jest te 38 do 40 ton. Oczywiście dzięki Marcinowi, bo on niesamowicie tnie. No, no oprócz, dużo, nie? Tak, oprócz tego, no co, 1 euro papryka stoi, nie jest to dobrze, nie jest to źle. Na przykładzie to wam podam, że w zeszłym roku, w tym tygodniu dosłownie, była cena 60 centów, a teraz jest euro, więc... No to trochę różnicy jest. Jest, nie? Różnica, no lipy nie ma, no wiadomo, wszystko idzie też do góry, nie? No to wiadomo, też cena też będzie szła do góry, nie? Ale nie jest źle, no, elegancja Francja. Robimy dalej od 6 do 5. Z tego dnia w tygodniu mało co mamy, bo zanim się wróci do domu, zje, coś porobi, to już lipa. O, przyjechał, spryskiwacz. Jać, spinki będzie pryskał chyba, bo już popryskane. Co tam, mordo? Już popryskane. Mszyca była, wiesz? O kurde. Mamy taką grupę na WhatsAppie i ktoś zaobserwuje mszyce. Jakieś szkodniki, to wysyła się numer rajki, w którym mniej więcej miejscu. Ja, Adrian albo brygadzista jedzie i to obsika, popryska, zapryska, zakropi, zawodni. I z głowy. Ale nie, akurat tu jest fajnie, nie ma z tym problemu z tymi mszycami. Mało tu jest, bo jak pracowałem na przykład na innej szklarni, to było gorszy problem, nie? A te mszyce były takie nieprzyjemne, bo potem ta papryka się klei. Nie? Klei się strasznie. Strasznie się klei, a tu nie ma, nie widzę tego problemu. Zdarzy się sporadycznie, ale bardzo mało, nie? Nie, bo od kiedy bio używam, to tak jest bardzo malutko. Jak gdzieś wyskoczy, to od razu ktoś leci z baniakiem, szybko spryska. No i dobrze, sumie, i fajnie, nie? Lepiej od razu reagować na takie rzeczy. No, pewnie. Bo to akcja, wie. Reakcja. Tak jest, dokładnie. No i potem wszystko dobrze wygląda, nie? No jasne. Oczywiście, no. Trzeba co, powoli będziemy kończyć, jechać do chaty, okąpać się. Tak, zbieramy się, jedziemy do domu. Właśnie mamy koniec pracy. Wam życzymy miłego oglądania, miłego wtorku, miłego subskrybowania, miłego komentowania, miłego lajkowania. Także tak jest. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, lajkujcie i niech się rozwija nasz kanał. Tak jest. Dzięki wam. Trzymajcie Dzięki się wam, do następnego. Pozdro, yo. Yo.